Nie, ja bym na P, na DayZ, ale ja nie mogłem, klikałem jeden, jeden, później, żeby shotguna wyciągnąć, nie mogłem, nie? Że wrót, nie wiem. To za. Ty no I i to ja... będzie w tym samym miejscu. Zabijamy, kuźwa, no akurat ta kondzie musiał trafić jak teraz, zwykle to wyjedziemy ich, nie? No to ludzie to po każdym krzaku siedzą. No bo 100 osób to tak, to jest naprawdę. No mapa to już mała nie jest. To, że zwykle w godzinkę to już połowy nie ma, bo wykaszamy tych, te małpy. Rage'ują, quit rage'ują. Ja go Dobra. zabiłem ogólnie. Na F11 możesz się zabić kondzio, nie? Ale to wiesz, gdybyś nie chciał tam się spełnić. No elektrozawoz to tak kawałek masz do czegokolwiek, do pustej chociażby. F11 z nożem w ręce. To jest KS-a, no, ale ładował to tylko w no jak w komorze, to musiał mieć, mógł se naładować. Nikto, Arkokos w DayZ, zabijamy 10 a na jedną ja godzinę, ja jestem na dole, a to patrz już. Arkokos, ty no kurde, a jesteś. No, ja sobie na legalu na policyjkę, zajebiście, o, super partia, kondzio biegnie. Tu jest taki czernogorsk military, też fajny. Nie zdążyłem kondzia po domu naszym oprowadzić, kurde. No, też jest goście na dywanie. To ale... tam dom był? Tak, ale tak bym zjechał tego gościa, gdybym mógł wyciągnąć broń. Bo on mnie nie widział jakimś cudem, bo podszedł i widział jak kondzio właśnie kuca, czy tam stał, czy kucał. I go zabił i długo czekał zanim mnie zabił, bo dopiero mnie zobaczył pewnie. No nie, jakiś śmieszek pikloka zamontował na policji. Kurwa, do mnie wali. Ten SKS to jakiś inny, no. Nie no, ten, tego z SKS-em to zabiłem już. Kurde, co to na taka bieda? Was. A na stodoły, oj uważaj. To jest nasza taktyka, nie widziałem tu nikogo. A ludzie jednak zabierają, od nas podbierają, tak to na nowoselki pobiegną. Ty zombie jest, ale jak to jest gra zombie, survival, a tu jest zombie. O, ja wywalam tą niebieską koszulkę. To też taka pro tip, ale bez zawartości. No i ogólnie taki pro tip jeszcze, co sobie przypomniałem, to zawsze miej w dłoni jakąś broń, co nie? Żeby zawsze móc reagować. I... No ja tak z przeżyczenia chodzę bez broni, bo zawsze mi się wydawało, że ten spowalnia, no tutaj chyba nie spowalnia, jak biegniesz. A nie, nie spowalnia, no. No i gdybym ja miał na przykład broń w ręce, to byśmy to wygrali. Nie, no ale ja i tak bym zginął, bo ja nawet nie wiedziałem, że ktoś tu jest. Ja myślałem, że to sam tam po cichaczu siedzi. Tak, bo on nas zobaczy. No i też, o, kolejny protip, nie przeglądać rzeczy w takim miejscu. Ty, ktoś mnie tutaj... Siema, siema, witam, witam. No, mamy tutaj problem z zombie. Siema, siema, słychać mnie? A, dobra. Nie, bo ja mówię tutaj do Arkoksa. Arkokosa. Arkokosa. 2, 4, 6 zombie. Znaczy ja biegnę dalej, myślę, bo to ciężko z nimi. Jak ręce ci zgliczuje, to nie szczelisz. A, właśnie, no tak. Ale mi nie wiem, co się stało. What the fuck? Myślałem, później sobie myślałem, że miałem coś w ręce, załóżmy jakąś szmatę. A może miałem, ale nie, bo na ekranie lewy dolny róg nic nie było pokazane, nic nie miałem w rękach. Bo gdybym miał jakąś, wiesz, coś w ręce i tak by mi się ułożyło w ekwipunku, a miałem dużo rzeczy. Typów do mnie wali skała Hastumika. Że nie mógłbym schować, no to ten... To wtedy tak. No nie wiem, coś się zbugowało. Tak, to jest. A tak fajnie by było, gdybym tam został, bo teraz dwóch typów wali do Diego, to bym go uratował lekko, nie? Dwóch to tak jeszcze lekko. Trzech czasami się udaje, czasami nie. Ja tak staram się mieć opóźnienie małe właśnie na czacie, żeby tak do pół godziny, nie? Żebyśmy się mogli jakoś, jakoś fajnie rozmawiać ze sobą. DayZ uznało, że musisz zginąć. No właśnie. Kości zostały rzucone. Podobno Pan Bóg nie gra w kości. No i co, utrzymasz dom, czy chuligani się włamią? Potem był w domu, to się wycofałem, przebiegłem znowu przez stodoły i polem dwóch typów biegnie z kałachem, co strzeliłem shotguna dla jaj i uciekam. Ja, dla jaj. To dobra, to biegnij no, do nas. No i strzelali do mnie, aż im pytumiki zepsuły. To nie, to lepiej razem chodzić, w grupie raźni. Jak zginiemy, to wszyscy razem. Tak, Rambo dupa jak wrogów kupa. O, zarąbi, a nie, po co mi to? Tutaj nie ma opasek niepotrzebny. Kajko i kokosz. O, kluczek mam do Tisy. No to powodzenie. Biegnę do policji. Jaki to serwer? Kiedyś z wami strzelę partyjkę, to jest basically vanilla hashtag 2. Basicali, vaniliowe, vanilla, jak lody. I ten, a lubię właśnie vaniliowe. Ogólnie lubię właśnie lody. Czekoladowe, vaniliowe, miętowe, różne. I ten, i hashtag 2, bo to jest drugi. O, bieżyczka zajebista. A, pójść. Ty lepiej kondzio biegnij tam, o, gdzie ci zaznaczy właśnie, a nie lutuj tam tego wybrzeża. No, tam. Tam i tak nic nie znajdziesz. A jak coś znajdziesz, to jakieś gówno. 100 osób to tym bardziej właśnie. To gdzie mam biec na ten zielony znacznik? A fajnie ci oznaczył, tutaj jest no huntingowe. Pamiętam jak Diegowi to tłumaczyłem. Nie, nie wiem właśnie gdzie biegać dokładnie. Zapalniczka, ale ładna. A nie, to zniszczona po prostu, dlatego taka ładna. Słyszę koguta, a widzę świnie. To nie zła świnia ten kogut. Ktoś rozrzucił zwłoki ludzkie przed poli... Hi, friendly, I don't have...
any weapons. We don't have any weapons. Już się zdradził mój kolega. You are locked. What? We can help you, I think. Okay, so we will just attack the door. Ta zamknięty zjedzie nas jak nic. Nie ma chuja, że on jest zamknięty. Z całym szacunkiem, przepraszam. You are locked. Okej. Musimy uważać, słychać broń, jak przekłada broń. On ma broń. On chyba do nas strzeli przez te drzwi i nas dwóch zabije. Wierzę, że na czacie to same komplementy. Wiedziałem, kurwa. Gość mówi, że jest zamknięty w kiblu. To my chyba chcemy mu pomóc i wchodzimy do policji, do kibla i rzeczywiście jest zamknięty. Bijemy w drzwi od kibla, patrzymy, gościowi się zbugowała broń przez drzwi. Zacząłem podejrzewać, że coś może być nie tak. No i otwieramy, zabił Arkokosa i ja go biłem i on mnie też zabił. Ale jeszcze nie bawił się ze mną przed śmiercią, bo zemdlałem najpierw. Chuj, bo jak to ludzie są naprawdę. Ludzie, małpy typowe.